Witajcie, wielokrotnie opowiadaliśmy sobie o różnych dinozaurach, zazwyczaj porównywaliśmy je do autobusów, a ich rozmiary mierzone były w tonach. Dziś opowiemy sobie o mniejszym dinozaurze, dużo mniejszym i prawdopodobnie jednym z najmniejszych na świecie. Zapraszam do odcinka o heterodontozaurze. Heterodontozaury były dinozaurami ptasiem jednicznymi, były to dinozaury żyjące we wczesnej Jurze, a zamieszkiwały Afrykę Południową. Sama nazwa tych dinozaurów, dosłownie tłumaczona, oznacza jaszczur różnozębny i tak, jak sugeruje sama nazwa, dinozaury te wyposażone były w różne typy zębów, a dokładnie trzy rodzaje zębów. Z przodu na górze wyposażone były w ostre zęby, z przodu na dole znajdował się rogowy, bezzębny dziób. Dalej były długie, oczywiście jak na gabaryty tego dinozaura, kły, pasujące do wcięć w kościach szczęki i żuchwy. Po bokach znajdowały się zęby policzkowe o wysokich koronach. Taki układ zębów sugeruje, że zwierzęta te, żywiąc się roślinami, zrywały liście lub pędy roślin, używając do tego przednich ostrych zębów oraz dolnego dzioba, następnie przesuwały takie i już zerwane rośliny nieco do tyłu, i tu, używając zębów bocznych, policzkowych, przeżuwały rośliny ruchami okrężnymi, rozdrabniając je przed połknięciem. Kły nie służyły raczej walce. Co najwyżej mogły pełnić rolę w walkach o samice. Same dinozaury, ze względu na swoje, co tu dużo mówić, niewielkie rozmiary, w zasadzie nie miałyby szans w walce z jakimkolwiek drapieżnikiem. Żyły przecież w czasach, kiedy przeciętne zwierzęta mierzono w metrach, a ich wagę w tonach. Taki maluch musiał być bardzo szybki i zwinny i tylko to pozwoliłoby mu przeżyć w swoich czasach. Skoro mowa o gabarytach, zobaczcie jak wyglądałby przy nich człowiek. Dinozaury te mierzyły zazwyczaj około 1 metra długości, ale na przykład Pegomastax, należący do rodziny heterodontozaurów mierzył około 45 cm długości. Świat dinozaurów był niezwykle bogaty w najróżniejsze gatunki zarówno roślinożerców jak i mięsożerców i co jakiś czas będziemy omawiać kolejnego ciekawego przedstawiciela tych wymarłych miliony lat temu gadów. W dzisiejszym odcinku o heterodontozaurze to już wszystko, a ja jak zawsze proszę o wsparcie kanału poprzez subskrybowanie go oraz pozostawienie łapki w górę, jeśli ci się podobało. Cześć.